Witajcie kochani w kolejnym odcinku z serii Kuchnia Wrze. Jestem przekonana, że większości z nas czekolada kojarzy się z czymś przyjemnym, cudownym, z miłymi doznaniami, czasem wspomnieniami. I tak też będzie w tym przypadku. Przygotowałam dla Was bardzo pyszny, walentynkowy, mocno obłędnie czekoladowy deser, którym zaskoczycie swoją ukochaną, bądź też swojego ukochanego. Kiedyś go pokazywałam w jednym z moich vlogów, natomiast stwierdziłam, że to będzie najlepszy moment, najlepszy odcinek, w którym będę mogła go zrobić od początku do końca. On jest banalnie prosty i jestem przekonana, że podbijecie tym deserem niejedno walentynkowe serce. Także moi kochani, ja nie przedłużam. Was oczywiście zapraszam do oglądania. Tradycyjnie weźcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! No dobrze kochani, czas na deser, tu mam już ściągę, ale już Wam mówię, co będziemy potrzebowali do zrobienia tego przepysznego, prostego, łatwego, obłędnie czekoladowego deseru. Będziecie potrzebowali 5 jajek, do tego 200 ml śmietany kremówki, ja mam 36%, 100 g masła, szczypta soli, bo jak czekolada, to musi być odrobina przełamana taką słonością. Łyżka porządna najlepszego kakao. Ja mam Deco Moreno, uważam, że ono jest najlepsze, jest genialne. 150 g cukru, tutaj też musicie uważać, bo jeżeli chcecie, żeby ten deser był mniej słodki, to na przykład, bo tutaj też jeszcze będzie potrzebna czekolada, 250 g gorzkiej czekolady, ale jeżeli chcecie obłędnie słodkie, to możecie zastąpić, o, już mi wszystko wypada. Możecie czekoladę gorzką zastąpić mleczną czekoladą i dać troszkę mniej cukru, ale tutaj powinniście mieć 150 g. Jeżeli chodzi o czekoladę, ja mam gorzką. Mam takie czekoladki włoskie, których no, wiem, że nie użyję, wiem, że ich nie zjem, a można wykorzystać je również do deseru. Tutaj też, jak możecie zobaczyć, mam koraliki z gorzkiej czekolady, więc to wszystko, kochani, zaraz biorę i rozpuszczam. I teraz tak, do metalowej miski musimy wrzucić śmietankę, kremówkę, do tego 50 g cukru i 5 żółtek. Także moi drodzy, zabieram Was w drugie miejsce, czyli na moją gazówkę i krok po kroku będę Wam pokazywała, jak będę robiła, jak będę przygotowywała ten deser. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Teraz dodajemy całą czekoladę. Tutaj naprawdę musicie uważać, żeby Wam się jajecznica nie zrobiła.
Także cały czas trzeba mieszać, sprawdzać. I teraz tak, do takiej jeszcze niezrobionej masy dodajemy łyżkę kakao. Tak nawet więcej, bo ja wolę bardziej gorzkie. I mieszamy. Dobrze, już wyłączam wodę, żeby mi się nie gotowało. I dodajemy po kawałku masła. That I love her so well. She's with somebody else, and I will have to let her go. She will never know. Masę musimy zdjąć z wody, żeby już się nam to nie gotowało. Moi drodzy, tutaj już mam tą masę przygotowaną. Ona musi mi naprawdę porządnie wystygnąć, zanim połączymy je z białkami, które zaraz będę ubijała. I tu jest jeszcze taki mały dodatek. Tutaj mam kieliszeczek spirytusu, więc jeżeli nie lubicie alkoholu, nie musicie go dodawać. Ja go będę odrobinkę tutaj wtłaczała do tego kremu. Like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will... Jak możecie zobaczyć, to są te przepiękne takie pucharki, kieliszki, które kupiłam w Home & You. Przepięknie będą podkreślały romantyczną atmosferę. Tak więc na razie na bok pucharki. Krem tak samo, żeby mi przestygł. A ja się biorę za ubijanie piany. Oczywiście dodaję sól. I będę dodawała resztę cukru. Jak możecie zobaczyć, piana już ubita. Krem już przestygł, więc dodaję powoli nasze białka i będę mieszała. Możecie zobaczyć, to jeszcze troszkę mi tych białek zostało, ale stwierdziłam, że już więcej nie będę dodawała, no bo już mi się mocno ta czekolada rozrzedziła. Możecie zrobić oczywiście z połowy porcji. To już jak chcecie, wasza dowolność. Teraz powinniśmy to wszystko przełożyć do pucharków. I najlepiej, żeby taki mus, taki krem, zwał jak zwał, stał po prostu w lodówce, najlepiej całą noc, bo wtedy on się bardzo fajnie tak zwiążę i będzie puszysty. No to lecimy. Jak możecie zobaczyć, wyszły mi cztery pucharki, plus jeszcze tutaj ja przyłożę to po prostu do pudełka, ale też taka informacja dla was, jeżeli włożycie to do lodówki w jakimś pojemniku, możecie tego musu później użyć na tort.
jeżeli macie ochotę. On Wam się tak fajnie złączy i będzie taki puszysty, kremowy, więc jak najbardziej to też jest bardzo dobra opcja właśnie do przekładania tortów. Teraz takie pucharki wędrują do lodówki, a jutro pokażę Wam, jak zaserwuję, jak pięknie i obłędnie będzie wyglądał ten deser, który jeszcze posypię kakao. Do tego możecie oczywiście podać czarną kawę albo lampkę dobrego szampana, bądź też prosecco, czerwone wino, białe wino, na co tylko będziecie mieli ochotę. Tak więc, moi drodzy, ja życzę Wam szaleństwa, dużo miłości na ten dzień, żebyście też kochali nie tylko innych, ale przede wszystkim i może głównie siebie. Pięknego, cudownego, miłosnego Walentego. Smacznego! How I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na, never know, na na. She will never know, na na, never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one.